bezpieczne to skrzyżowanie narty, wyszedł z tego szczęśliwie, ale z drugiej strony głową w dół to też bardzo niebezpieczne. Ale dość łagodnie, jednak nie było tutaj jakiegoś poważnego uderzenia ciałem, w związku z tym jak widać nic się mu nie stało. Szczęśliwie 155, Czesi prowadzą nad Francuzami już tylko 24 punktami i Adam Małysz. No, warto i trzeba daleko skoczyć, bo kto wie, jeszcze może coś się będzie działo. Adam Małysz, poza tym dla własnej przyjemności, żeby polecieć daleko i jest dobry skok. Brawo, brawo, bardzo ładnie. 102,2 szybkość, to jest również dobra szybkość, to znaczy, że tu się czuł dobrze dzisiaj. 102,2, jak powiedziałeś, 199 metrów. I później policzymy, ile zabrakło metrów, zwłaszcza w tym pechowym skoku Stefana Huli, 120 metrów, żeby awansować. Szedal miał 181,5. No, przegraliśmy z Francuzami prawie 30 punktów. No czyli tak, wystarczyło skoczyć. Ale przy poważnej wpadce, tak, naprawdę. 150 metrów Huli dawałoby nam spokojnie, nawet mniej. Tochimoto. Też to nie był dobry skok. Na razie najdalej Adam Małysz i będziemy czekać na pojedynki Ahonena, Jakobsena i Schlierenzauera. Mistrza świata, trzeciego zawodnika i mocnego ciągle Norwega Jakobsena. To 67,5 Tochimoto. Japończycy za Czechami, teraz już tylko o 8,6 punktu Korniłow. Wolniej na progu i to się przeniosło także na odległość. Wyraźnie odleciał Adam Małysz, wszystkim do tej pory skaczącym zawodnikom, ale to inna półka zupełnie. Korniłow 169 metrów. Za chwilę Jernej Damian, on także skoczy dla własnej przyjemności, dla popisu. A później Neumayer, Landert, Ahonen, Jakobsen, Schlierenzauer. Jeżeli Schlierenzauer wyraźnie odskoczy i Jakobsenowi, i Ahonenowi, przewaga Austriaków będzie bardzo duża. Jernej Damian. O, wolno, czyli rzeczywiście tam może być w części przynajmniej najazdu słońce i te tory być może są wolniejsze. On pojechał 101,7, 189,5 metra przegrał z Adamem Małyszem, 9,5 metra. Czesi prowadzą przed Rosjanami o 1,3 punktu, a więc mimo tego upadku Sedlaka zachowali sporą przewagę z pierwszych trzech skoków. Japończycy na miejscu trzecim, Francuzi na czwartym, my na miejscu piątym. A teraz Neumayer. Pierwszy z Niemców był dopiero 15 indywidualnie Martin Schmidt. 21 Neumayer, najlepszy skok miał indywidualnie 196,5 metra. O, 103 km na progu. Ale nie odleciał za daleko. ...175,5 metra.
Zatem teraz Landert, a później medalowa trójka drużyn Finlandii, Norwegii, Austrii. Bardzo ładne zdjęcie z tym cieniem. To można w pewien sposób oceniać zrobienie telemarku, ten wykrok, czy był, czy nie był, bo to wyjątkowo cień zdwaja efekt, podwaja. I czekamy na skok Szwajcara. Duża grupa Szwajcarów przyjechała, mają niedaleko w końcu. Liczyli chyba na Kittela. On sam zapowiadał, że jego celem numer jeden w tym sezonie są Mistrzostwa Świata w lotach. No wyszło nieco gorzej. A ten skok Landerta przyzwoity. Przyzwoity. Zrobił to, co można było oczekiwać od niego, czyli 173,5 metra. I Szwajcarzy powinni zostać w ósemce. O, spokojnie, tak. Nawet 143 metry Giniarda nie powaliło ich jako zespołu. A także nie najlepszy przecież skok Kittela, jak pamiętamy, tylko 167,5. I teraz... Chociaż Szwajcarzy przegrali no, z Francuzami. 41,4, 42,2. Jan Ahonen. Zobaczmy, to rywalizacja o medale. O, ważne. O, bardzo dobrze zaczął Jan Ahonen, a później nie było już tak, jak się spodziewali, zwłaszcza po dobrych startach indywidualnych i dzisiejszych treningach. 195,5 to pokazuje, jak dobry był znowu skok Adama Małysza. 199 skoczył dalej od trzeciego zawodnika indywidualnych mistrzostw świata. Tak, troszeczkę za gwałtownie wyszedł z progu w przód. Ahonen, było widać, jak te narty mu uciekły. Potem przyciągnął je, złapały znowu dobry kąt natarcia, ale w tym momencie musiał stracić na wysokości toru lotu i dlatego nie skoczył dalej. Anders Jakobsen. Bojankowski jest niezadowolony. To wszystko wyglądało świetnie. Willingen ich triumf, Libercu, Jakobsen zwycięstwo, Willingen rumorem. Pierwsze treningi były znakomite i to jest skok w granicach 200 metrów, tak jak Adama Małysza. 196,5, także bliżej od Polaka 2,5 metra. I mistrz świata Gregor Schlierenzauer. Ten pojedynek Norwegów, Finów będzie do końca cały czas interesujący. Teraz Ahonen metr bliżej od Jakobsena, a zatem Norwegowie swoją drugą pozycję zachowają. Finowie tracą do nich 4,3 punktu. I kończy mistrz świata. Jeszcze junior, przypomnę, Gregor Schlierenzauer. Ze skoku na skok przyjechał, debiutował, a później latał pięknie, coraz odważniej, z młodzieńczą fantazją, a zarazem wykorzystywał to, co dała mu natura, to właśnie wielkie czucie powietrza. To już jest potwierdzenie ogromnej przewagi Austriaków. 206,5 metra. Tak lata mistrz świata. Proszę zwrócić uwagę, jak odważnie po tych pierwszych skokach, kiedy był troszeczkę sparaliżowany faktem, że to jest tak daleko, nagle znalazł tym wielką przyjemność. Partnerzy zachwyceni, Morgi, Kofi, to są bliscy przyjaciele. Teraz Gregor Schlierenzauer będzie przez chwilę oczywiście na ustach całej Austrii
Młodziutki talent ze Stams. Czterech równych zawodników mają w drużynie. Jest bezpośrednio za nimi Blisko i Patow. A więc pięciu zawodników, których regularnie pokazują w Pucharze Świata. Michael Neumayer. Był 21. Nie udało mu się skoczyć 200 metrów. Indywidualnie, może na zakończenie rywalizacji drużynowej, to byłaby oczywiście wielka sprawa, ale nie ma takiej formy. 184,5 metra. No i teraz powinniśmy zobaczyć dłuższe skakanie. Norwegowie zwyciężając Willingen w rywalizacji drużynowej wygrali mimo nawet upadku Bjerneinara Romorena. Świetnie właśnie skakał Jakobsen Hilde, ale Romoren, gdyby nie odjęte 21 punktów, skakał najlepiej z wszystkich wtedy zawodników. Zresztą był zwycięzcą także, jak Państwo pamiętają, Pucharu Świata indywidualnie. Teraz Anders Jakobsen. O, ważny moment, bo to ciągle jeszcze jest rywalizacja o srebro. Ale nie. ...196,5, teraz tylko 184,5 metra. Chyba jest zawiedziony, widać to, Mika Kojonkowski. To wszyscy okrzyknęli ich mistrzami indywidualnie i drużynowo, jak tylko przyjechali. Pierwsze treningi były dla nich znakomite. Wszyscy skakali zdecydowanie dalej niż Austriacy. Finowie już czekają na skok Janne Ahonena. Haponen, Olihari, Hautamäki zrobili swoje, teraz ich wielki guru, wielki mistrz Janne Ahonen będzie kończyć tę rywalizację dla nich. Ciekawe. No to przejście, ta rotacja do przodu dobra. I jest zdecydowanie dalej, nie pozostawił żadnych wątpliwości, że Finowie dzisiaj byli lepsi od Norwegów. 194 metry. Janne Ahonen i pozostaje mistrz świata Gregor Schlierenzauer po to, żeby skoczyć po złoty medal dla Austriaków. Nikunen zadowolony, przed dwoma laty byli za Norwegami. Finowie przed Niemcami i teraz ze sporą przewagą 23,8 są wicemistrzami świata, a to już jest trójka mistrzów, czwarty na górze. Czekają Kofler, Koch, Morgenstern, a 18-latek Gregor Schlierenzauer jeszcze szykuje się do zwycięskiego lotu. Gregor Schlierenzauer po drugi złoty medal. Ciekawe, czy skoczy najdalej. Będzie pewnie chciał pokazać, że tu dzisiaj nie było na niego mocnych. Coś niesamowitego. Ależ ma fantazję, ależ brawurowo ten chłopak to zrobił. Teraz biegną tutaj koło naszych stanowisk do niego koledzy. Niebywałe 217 metrów. A więc on jednak chciał pokazać, że jest mistrzem. Mistrzem ponad mistrze. Dalej dzisiaj od Kocha. Wydawało się, że trudno będzie skoczyć. Gregor Schlierenzauer, złoty medal dla Austriaków. Piękne zakończenie, jednak dał nam jeszcze nieco emocji. Potrafi się bawić fantastycznie w sport Gregor Schlierenzauer. Wczoraj w tym ostatnim skoku 211,5. Też poszybował strasznie daleko, nie wytrzymał napięcia. 201,5, 10 metrów bliżej skoczył Martin Koch i przegrał, prowadził po trzech skokach z Gregorem Schlierenzauerem.
a dzisiaj Schlierenzauer 217 metrów na koniec. Austria jest zwycięska, Finlandia na drugim miejscu, Norwegowie brązowy medal, na czwartym Niemcy, na piątym Rosjanie, na szóstym Czesi, siódmi Japończycy, na ósmym miejscu Francja. Dziękuję za uwagę, żegna się Włodzimierz Szaranowicz, oddaję głos do studia Maciejowi Kurzajewskiemu.